Jakie plany zawodowe na 2018 może pan zdradzić? Zawodowe? Płyty będę nagrywał swoje, które leżą już, a te pomysły leżą już dawno. I zawsze coś. Jak to w życiu jest zawsze, prawda? Zawsze coś. Kurczę. No to w tym roku już to postanowienie po raz czwarty, czy piąty nawet już rok leci. No ale wreszcie, tak już się chcę skupić i zmobilizować. Jak już to teraz powiedziałem publicznie, to nie mam wyjścia. Przy świadkach. Jakie to będą płyty? I coverowe, i moje autorskie. Coverowe w sensie takie przedwojenne rzeczy. Takie, to moja mama by kupiła, albo pani mama by kupiła. Chociaż młodsi ludzie, Boże, w naszym wieku też się zakuchują w tych takich piosenkach lat 30., 40., 50. Coś w nich jest, takie evergreeny, taki Polish Songbook, prawda? Tak jak kiedyś robił Rod Stewart i rozpowszechniał to na całym świecie. To myślę, że mamy takie bogactwo, taką cudowną bibliotekę tych starych, nieodkrytych, pięknych piosenek, więc ja tutaj chciałbym swoją cegiełkę dołożyć. Tym bardziej, że już jedna płyta taka powstała i proszę sobie wyobrazić, że bardzo szybko stała się platynową płytą, mimo że ciężko się płyty sprzedaje na rynku. Także myślę, że ludzie po prostu chcą takich rzeczy słuchać. To są covery, a te autorskie płyty? Autorskie płyty? No to w autorskich płytach się czaruje rzeczywistość. To jest nastrój, to jest też ważny temat, na który chcę się opowiedzieć. To tak jak, to ja nie powiem nic innego, tak jak każdy twórca o swoich płytach, prawda? Że o życiu, o ważnych rzeczach. Ja już jestem w takim wieku, że chyba powinienem, że mogę się wypowiadać na tematy, które mnie interesują tak publicznie, a nie się tego nie wstydzę i uważam, że nawet powinienem.